Moi drodzy, dar Bożego Słowa, które dzisiaj nam Pan Bóg ofiarowuje, chcemy przyjąć w świetle tego tematu, który nas gromadzi w całym Krakowie i w okolicach, pozwolić dotknąć się miłosierdziu Chrystusa. I to, co święty Paweł w swoim liście do Koryntian tutaj przywołuje jako tę zachętę, wyrażono w tym jakże prostym sformułowaniu. W imię Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Właściwie odpowiada na to, co chyba każdego z nas przyprowadziło tutaj, na tę katechezę, do Krakowa, na Światowe Dni Młodzieży, aby rzeczywiście dotknęło nas Boże miłosierdzie, aby poszerzyło nasze życie, aby oświeciło je jeszcze bardziej, aby napełniło je Bożą mocą. Do tego potrzeba naszej wrażliwości, naszej refleksji, naszego zatrzymania, naszego pragnienia. 1 stycznia tego roku, trochę prowokując pewną historią, którą przywołam na koniec, usłyszałem taką historię od jednej z sióstr misjonarek, kiedy w jej najbliższej rodzinie urodziło się drugie dziecko. W rodzinie siostry czy brata, już nie pamiętam. Mała dziewczynka. Był już starszy brat, wtedy około 5-letni. I kiedy przywieźli mamę z tą małą dziewczynką do domu, ten 5-latek staje przed rodzicami i mówi: słuchajcie, ja muszę poważnie porozmawiać z moją siostrą, ale w cztery oczy. Wyobraźnia podpowiada, co 5-latek potrafi zrobić noworodkowi, ale on naciskał, że to jest ważne. Pod pewnymi warunkami ostatecznie doszło do tego, że on nachylił się nad łóżeczkiem tej siostry i z poważną miną i poważnym głosem mówi do niej tak: słuchaj, przypomnij mi Boga, bo zaczynam Go zapominać. Zobaczcie, to jest na swój sposób właśnie taki moment, kiedy my dzisiaj mamy stanąć przed samym Bogiem, powiedzieć: mów do mnie, przypomnij mi, gdzie Ty jesteś, oświetl mocą swojej łaski moje życie, dotknij mnie, spraw, abym potrafił to dostrzec, abym potem umocniony właśnie takim pokarmem ducha potrafił iść, jak prorok Eliasz, jak tylu innych posłańców Boga. Dotknij mnie. Przypomnij mi to, co już we mnie jest, ale i to wszystko, co jest jeszcze przede mną, bo chcę Tobie zawierzyć moje życie. Bo zobaczcie, dzisiejsza Ewangelia, przypowieść o synu marnotrawnym, o miłosiernym ojcu, o niewdzięcznym synu, jakbyśmy je nie nazwali, bardzo znana. Każdy z nas zapewne słyszał ją już bardzo wiele razy. Ale chciałbym się tutaj odnieść do takich tylko dwóch momentów. Zobaczcie, tam się ciągle przewija wątek żołądka. Dlaczego? Ten młodszy, który odszedł w dalekie strony i kiedy wszystko przetrwonił, nastał głód, zaciągnął się i zaczął paść świnie. I chciał nasycić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, ale nikt mu ich nie dawał. Co było motywem jego powrotu do ojca? U mojego ojca nawet najemnicy mają pod dostatkiem chleba. Co było tak naprawdę główną wymówką starszego syna i brata do ojca? Oto tyle lat Ci wiernie służę, a nie dałeś mi ani malutkiego koźlęcia, żeby mógł się zabawić z przyjaciółmi. Ciągle ten żołądek. Jeden z moich znajomych, który pracował w Papui Nowej Gwinei, mówi, że w języku pidżin, tamtejszym, słowo pokój oznacza spokojny brzuch. Jak go pytam, ale o co chodzi? On mówi: miałeś kiedyś problemy żołądkowe? Miałem. No to już wiesz. Żołądek, czy właśnie to wszystko, co jest jakby z tym związane, co pokazuje jakby pewną
tajemnica naszego życia. Najkrócej można było powiedzieć to, co nas nasyca, czym się karmimy, ale to jest o wiele bogatsze. Nie chodzi tylko o to, żeby mi się nie chciało jeść, ale co z tego wynika? Można w naszym życiu i duchowym, i tych różnych naszych wartości, i różnych życiowych decyzji iść drogą fast foodu. Szybko, sycąco i do przodu. Z jakim efektem? Na jak długo? My dzisiaj przecież tacy stajemy z naszymi różnymi refleksjami. Z tym może doświadczeniem tego starszego brata, który mówi: oto ja ci wiernie służę. Jestem. Robię co mogę. Jak mogę? Oto mam przyjaciół, znajomych, ale jakoś nie doceniłeś, nie zaznaczyłeś. Może właśnie dlatego, że ciągle ty sam chciałeś to tworzyć. Może twoja wspólnota, może w twojej rodzinie są pewne tajemnice, do których warto zaprosić Pana Boga, a nie tylko rozwiązywać je samemu. To jest bez wątpienia i ta tajemnica tego młodszego syna, który kiedy odszedł w dalekie strony, właśnie od tego ojca, strony, które prędzej czy później doprowadzą do głodu, do tego, że człowiek jednak będzie chciał nasycać się czymś, do czego się przyzwyczaił, co dawało mu satysfakcję, co sprawia, że on naprawdę żyje, jest zdrowy. To co się okaże? Że stanie się kimś, kto zaczyna szukać pokarmu. Dlaczego tu się pojawiła świnia? Przecież Izraelici nie jedli wieprzowiny. To było zwierzę nieczyste. Próbował się nasycać czymś, co niesie nieczystość. Mogą być tutaj różne refleksje. Ale finalnie jaka jest refleksja? To jest ten czas miłosiernego Ojca, który czeka, który wyszedł, który stoi na drodze, którą ty przechodzisz. Zatrzymaj się przy nim. Pozwól się ogarnąć, otulić i w swoim sercu usłyszeć to, co on powiedział do sług. Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się. Co to oznacza? Szata to jest przecież symbol godności. Ojciec staje i mówi: zobacz, ja nakładam na ciebie szatę godności, którą ja ci ofiarowuję. To kim jesteś? To, co ja tobie ofiarowałem, co już wpisałem w ciebie, co wpisałem w twoją tajemnicę mężczyzny i kobiety, co wpisałem w tak wiele różnych tajemnic twojego życia, twoich pasji, pragnień, tęsknot, to jest moja szata. Ale również, jako może ten starszy brat, spróbuj docenić, że twój brat i siostra niesie tą szatę godności Boga. To ojciec mówi: dajcie mu też pierścień na rękę. Od 5 lat go noszę. No nie tylko ten. Mam 3. Wszystko przez moją siostrę, ale to jest dobre przez moją siostrę. Pierścień w życiu biskupa jest znakiem zaślubień z diecezją, z ludem Bożym. A czy nie jest inaczej w małżeństwie, czy nie jest inaczej w życiu konsekrowanym? Dokładnie to samo. Ale nie w rozumieniu tylko masz obowiązki, ale w rozumieniu Boga, który mówi: zobacz, to jest moje dzieło, to jest mój dar, ale ja ci daję moją moc, żebyś ten dar chronił i pielęgnował, bo to jest moje dzieło. To nie jest twój folwark. Tu nie chodzi o to, żebyś tylko nasycił siebie. Ja ci daję moją moc, żebyś chronił tę godność, żebyś chronił to dzieło. I to jest przecież też ten moment niesamowity, kiedy Pan Bóg dzisiaj do nas mówi: zobacz, ile jest mojej mocy w tobie. Mocy miłości, mocy życia, mocy wiary, mocy modlitwy, łaski.
ile jest. I ten ostatni element. I sandały na nogi. Wielu z was ma sandałki dzisiaj. Ale te ewangeliczne sandały to chociażby przywołując ten moment, kiedy Chrystus przywołuje swoich uczniów, apostołów i wysyła ich na pierwszą wyprawę misyjną. I co mówi? Idźcie ubrani w suknię i w sandałach na nogach. Sandały na nogach to jest znak misji, do której Pan Bóg posyła. To nie jest moment, zatrzymam się, jest mi dobrze. Ty masz pójść. Tak jak i ta Eucharystia, ona się skończy. I my będziemy szli. I najfajniejsze jest to, że to, co jest najpiękniejsze, najważniejsze, najbardziej zasadnicze, oto ojciec mówi do swojego syna. I właściwie można powiedzieć tak, a jeszcze ci dorzucę ucztę. Czy czegoś się najeść? To stanie. Ale zobacz, co przede wszystkim dostajesz ode mnie. To dzieło Boga. I tego wam życzę, moi drodzy. By to był taki czas. Żeby to było właśnie to doświadczenie, kiedy dzisiaj odkryjecie, odnowicie tę szatę godności Boga jako dziecka Bożego. Szatę miłosierdzia, bo ona będzie znakiem miłości dla was. Miłości, którą Pan Bóg wam ofiarował, ale i znakiem miłości Boga w was dla innych. Macie iść, mamy iść jako ci, którzy rzeczywiście niosą przede wszystkim w sobie, a ta szata jest tylko znakiem tej duchowej głębi. Mamy mieć tę moc. To On nas posyła i On będzie chronił i będzie wspierał. To Jego mocą się to będzie dokonywało. Co uczniowie mówili po zmartwychwstaniu, szczególnie wtedy, jak Piotr i Jan szli do świątyni i był ten proszący o jałmużnę, chromy. Ostatecznie mówili, w imię Jezusa Chrystusa, chodź. I mówili, no to my cię teraz uzdrowimy. Oni mówią, nie mam srebra ani złota, to jest to, co ja jako człowiek mogę ci dać. Ale daję ci moc Boga. A że są to tajemnice, które wymagają naszej wielkiej wrażliwości, bo na zakończenie ta historia, o której już lekko wspomniałem wcześniej. Na początku grudnia poprzedniego roku moja wychowanka dzieliła się historią rozmowy ze swoim 5-letnim synkiem. Wiozła go z przedszkola. I on mówi do niej, mamo, a wiesz, gdzie ja byłem, zanim się znalazłem w twoim brzuszku? Mówi, nie wiedziałem, co mu odpowiedzieć. On mówi, mamo, nie wiesz, ja byłem u Pana Jezusa. I za chwilę kontynuuje. Mamo, a wiesz, jak ja byłem u Pana Jezusa, zanim znalazłem się w swoim brzuszku, to ja wiedziałem, że będziesz moją mamą. Ja nawet wiedziałem, jak ty wyglądasz. I ona do mnie mówi, chodzi do przedszkola, które prowadzą siostry, mówi, nic tylko siostry coś tam zagaiły. Byłem na Mikołaju kilka dni później w tym przedszkolu, mówię, dziewczyny, co wy żeście nagadały, bo tutaj on takie rzeczy rozpowiada. On mówi, to nie my. Niesamowita prawda. I ona żyje. Ostatnią sobotę w czasie wydarzenia centralnego w naszej diecezji podeszła do mnie pani, mężczyzna i kobieta, z prośbą o modlitwę, o potomstwo. Starają się, proszą. I na koniec naszej rozmowy ja opowiedziałam tę historię. I mówię do niej, moja droga, jak jest wolą Pana Boga, ufamy, że tak jest. Że te dzieci będą. To one już Cię znają. I one wiedzą, że będziesz ich mamą. Tylko Ty z taką ufnością stań wobec tego, który się teraz jeszcze nimi opiekuje. Poryczała się. Niesamowitą wrażliwością potem jeszcze wypowiedziała ten komentarz. Tego wam życzę, moi drodzy. Tej ufności. Tyle darów i tajemnic, które już mamy za sobą, nieustannie było w rękach Pana Boga.
I te, które są przed nami, też są. I z tą nadzieją idźmy w nasze życie.